Rady dzielnic mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania samorządu. Dbają o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście. Każda rada ma swoją specyfikę. Niemniej taki element, który trzeba wziąć w całość i mało tego, znaleźć im miejsce w działaniach Rady Miasta, pani prezydent i w ogóle wszystkiego, co się w mieście dzieje. I stąd taka potrzeba koordynacji. Bo rzeczywiście społecznicy czasami tak, niektórzy są bardzo doświadczeni i wiedzą tak w cudzysłowie, czym to się je, a niektórzy są nowicjuszami i rzeczywiście przychodzą zdumieni, co można, czego nie można, co robimy, co ucieszy naszych mieszkańców, no bo reprezentują dzielnicę. Kadencja Rady Dzielnic, która trwała od 2017 roku, zakończyła się w marcu. Skupialiśmy się na rzeczach, które są niezbędne dla naszych mieszkańców, czyli bezpieczeństwo. Współpracowaliśmy ze szkołami, które są w dzielnicy na Helence i dbaliśmy o to, żeby był porządek i docieraliśmy do ludzi, co ludzi najbardziej boli. Rady motywowały mieszkańców i skutecznie korzystały z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Piękną alejkę nam zrobiono w tym czasie z funduszu partycypacyjnego. Naprawdę jest piękna i ma szansę dalej się rozbudowywać, bo drugą część wygraliśmy znowu teraz w funduszu. Będziemy robić obok drugą taką połączenie i będzie to droga rowerowa i razem i ze spacerową. Pięknie to wygląda i naprawdę możemy pokazać dla wszystkich mieszkańców Zabrza. Niestety ze względu na pandemię nie wszystkie plany udało się zrealizować. Plany były inne, inaczej to wyszło, no i z założenia również. Myślę, że najbliższy czas pokaże, jak to będzie, co się uda zrobić, bo plany są bardzo takie do przodu, no ale cóż, jak nie ma możliwości, pandemia nam dokucza, nie możemy się spotkać, nie możemy wykonać tego, co chcemy, no to jest bardzo ciężko. Mimo to rady dzielnic i osiedli działały wszędzie tam, gdzie mogły. Mam nadzieję, że mieszkańcy byli zadowoleni i dotarliśmy do każdego mieszkańca. Każdy mieszkaniec mógł skorzystać z tej oferty. Myślę, że w tym trudnym czasie mieszkańcy mogli skorzystać z tych imprez, które dla nich zorganizowaliśmy i cieszyli się z tego, co było. Wsparliśmy również w budżecie partycypacyjnym. Aby podziękować radnym dzielnicowym za ich działalność na arenie Zabrze, odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta, podczas którego podsumowano minioną kadencję oraz rozmawiano o planach na przyszłość. Widzieliśmy wyjątkową determinację radnych, którzy czują najbardziej potrzeby swojego środowiska, potrzeby swojej dzielnicy. I myślę, że mimo tych problemów, mimo tych trudności, niczego nie zaniedbali. I za to im jesteśmy wdzięczni. I za ten dobrze spełniony obowiązek serdecznie, serdecznie dziękujemy. No i wierzę, że już niedługo wystartujemy do kolejnej kadencji Rad Dzielnic. Pracy jest dużo. Zbliżamy się do stulecia nadania praw miejskich. W związku z powyższym ambicje i pomysłów jest naprawdę tyle, że jest nam potrzebna wspólna siła działania. Zapraszam do dalszej współpracy. A za to, co było, jeszcze raz niskie ukłony. Wybory do Rad Dzielnic zaplanowane są na marzec przyszłego roku. Pierwsze Rady Dzielnic w Zabrzu zostały powołane w 1991 roku.